Unia Europejska jest największym graczem na światowej scenie handlowej i największym na świecie jednolitym rynkiem. Odpowiada za 16% światowego importu i eksportu. Jej fundamentem jest wolny handel między państwami członkowskimi, a dzięki czterem swobodom – przepływu usług, towarów, kapitału i pracowników – Unia Europejska z jednej strony jest głównym rynkiem eksportowym nawet dla 80 państw, a z drugiej unijne rynki stanowią też główny kierunek eksportu dla polskich przedsiębiorców. Najczęściej są to kraje blisko z nami sąsiadujące, czyli Niemcy czy Ukraina. Ale mamy też kierunki takie jak Ameryka Północna, w szczególności Stany Zjednoczone i ostatnio Japonia, Korea Południowa. Ci, którzy na rynkach zagranicznych na razie nie działają, ale chcą rozszerzyć swoją ofertę, wyjść z nią poza granice kraju i rozwijać eksport, mogą liczyć na wsparcie funduszy europejskich. Fundusze unijne były dla nas bardzo dużym odciążeniem finansowym. Na pewno dzięki tym funduszom znacznie szybciej udało nam się zrealizować zamierzone cele. Pani Paulina skorzystała z dotacji w ramach funduszy europejskich, zapewniających wsparcie m.in. w promocji branży, na przykład poprzez udział w targach, misjach gospodarczych czy spotkaniach międzynarodowych. Generalnie myśmy brali udział w wielu przedsięwzięciach targowych, nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę teraz już wiemy, na których rynkach konkretnie chcemy się dalej skupiać. Te fundusze pozwoliły nam na zakup usługi doradztwa analitycznego z zakresu promocji, analizę otoczenia formalno-prawnego, badanie kanałów dystrybucji, wyszukiwanie grupy docelowych odbiorców z tych rynków. Przedsiębiorcy chcący eksportować swoje towary mogą liczyć na wsparcie z programu krajowego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i programów regionalnych dla poszczególnych województw. Te mogą zapewnić dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych czy badań rynku krajów spoza Unii Europejskiej. Cała lista unijnych konkursów, które pomogą przedsiębiorcom nie tylko rozwinąć eksport, ale w ogóle wesprą rozwój ich firm, jest dostępna na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Całkowicie bezpłatną pomoc można uzyskać natomiast w punktach informacyjnych funduszy europejskich w całym kraju.